Jaki plan mamy na dziś? Witamy się z całego rana w domkach na wodzie. Praży nas słońce, wylegujemy się jak foczki. I dzisiaj przed nami kolejny... Dzisiaj mamy plan taki, aby najpierw pójść nad morze, a później... Gdzie jest Mikołaj? A później jechać na rowery naokoło jeziora, na którym właśnie nocujemy. Jest to bardzo daleka trasa, jak tak patrzę. Tak, także zrobimy sobie kawę, czekamy na śniadanie i po śniadaniu zaraz wybywamy przed siebie. Wczoraj napuściłam sobie wody do wanny, kąpaliśmy się z Mikołajem, w ogóle sztos. A tak bujało, zresztą dzisiaj też dość mocno buja. Tak mocno bujało, słuchajcie, że aż całym domkiem ruszało. Chyba to było najmocniejsze bujanie. Najmocniejsze. Wczoraj ile razy tu byliśmy? Fale były na tym jeziorze dziwne. Tak, tak. Bardzo mocne fale były, ale mi się spało mega przyjemnie. Zresztą biorąc pod uwagę chłopaków, jak długo spali, im też. Tak. Ja sobie jeszcze na zrobiłem saunę parową. A tak, bo właściwie nie mówiliśmy wam, co w tych domkach jest. Mamy tutaj mały bałaganik. Wiecie, jak to jest na takiej małej przestrzeni. Wystarczy położyć parę rzeczy, które lepiej, żeby były schowane i robi się bałagan, ale pokażę wam, co tutaj mamy, bo w sumie warto by było się tym podzielić, żebyście wiedzieli, bo każdy domek, z tego co pamiętam, jest uposażony w te rzeczy. Szukać? No to się schowaj. W pierwszej kolejności mamy tutaj... Może być. Tylko jak mówisz mi, gdzie masz skrytkę, to ja cię szybciej znajdę, wiesz? Lepiej nie mówić, gdzie się chowasz. W pierwszej kolejności jest łóżko z pięknym widokiem i to się nie zmienia, ponieważ domki są oszklone. Tutaj mamy z dwóch stron oszklenia. Byliśmy w takim, w którym były z trzech stron, więc domki są różne, natomiast widok zawsze jest niezmiennie przepiękny. Chwileczkę tylko znajdę syna. Mam gdzie? Kolejnym elementem jest wanna z hydromasażem. Ona jest podświetlana, dostajecie sól od razu do kąpieli. Ty, Miki! Na nozie masz? Niemożliwe. Ty, łobuzie! Nie spadasz! Nie spadasz! Chcesz parówkę? Albo awokado? Wzięliśmy tutaj parówę. Nie pada! Tak! Tak! Zawsze jak mama chce coś powiedzieć, to tutaj się uważaj, bo spadniesz. Tam jest koniec łóżka już. Macie tą wannę z cudownym widokiem i naprawdę wieczorem tutaj nikogo nie ma, więc można się spokojnie kąpać. Naprawdę można spędzić niesamowitą noc, niesamowity wieczór, także rewelacja. Ja korzystam za każdym razem i jestem zachwycona. Tutaj mamy fotel z masażem i to jest punkt po prostu kontrolny mojego męża. Za każdym razem jak tu jesteśmy, to jest pierwsze, gdzie siada. Tutaj mamy sofę, stolik, domki wyposażone są też w mały aneks kuchenny, szafki i ekspres oraz każdy ma lodówkę. Tutaj mamy łazienkę i w łazience tam, w tamtym miejscu jest sauna. Akurat w tym domku czasami są osobne, natomiast teraz Krzyś mówił, że ona jest świetna, bardzo szybko się mu nagrzała, w momencie właściwie. Musisz sobie spróbować, fajnie dużo pary i odblokowuje wszystko. No to dzisiaj pójdziemy do sauny jeszcze. Można tam siedzieć. Tak, tam są takie krzesełka oczywiście. Tutaj mamy dodatkowy pokój i tutaj śpi Mikołaj. Też tutaj są szafeczki, mamy tutaj zasłanianą szybę, lampki, także ekstra. Tutaj mamy bardzo mały hol, bo akurat w tym domku jest taki mały hol. Zazwyczaj mieliśmy taki, że mogliśmy zmieścić tutaj wózek. Dobrze, że nie mamy wózka w tym razem. Natomiast jest gdzie powiesić kurtki i tutaj mamy duże lustro. W ogóle hejo, hejo. Duże lustro, no i tak to się prezentuje. Aktualnie jest tu szaleństwo i moje klapki na środku. Doczekajcie, wezmę, zrobię kadr bez klapków. O! Tak. No i co trzeba powiedzieć? Co trzeba powiedzieć, to wszystkie domki za każdym razem mają są urządzone z niesamowitym smakiem. A tu łazienka jest przeszklona w ten sposób.
że wszystko do siebie pasuje i karmicie nie tylko się widokiem, ale też takim zmysłem estetycznym, jeżeli chodzi o samo wnętrze, bo naprawdę jest tutaj mega przytulnie i przepięknie. Klimatyzacja, która działa błyskawicznie. Hamak, bo to... którego jeszcze nie zawiesiliśmy. O tak, hamak. Mikołaj, wieszamy hamak? Tutaj. Dobra, wieszajmy hamak. Dobrze, że tata przypomniał. No i telewizor. U nas akurat lecą bajki, bo tutaj jest Disney. Znaczy nasz wprowadzony. Mała jestem, tak. Trzeba troszkę posprzątać. Hamak. Fajny. Siadasz do środka? Powoli. Tak. Czekaj, żebyś się nie gibnął. Tutaj możesz go spokojnie, wiesz. I bujamy. Teraz możesz nagrywać, mamy ciszę. O! Ktoś tu zasnął. Właśnie też tu chciałem przejść. Ale tak, no się, tak się nie wiergaj, nie, bo możesz wypaść. Haps. O! Prosto do taty. Może ty będziesz dzisiaj spał? Chcesz tu spać? Chcesz poduszkę tutaj? Nie. O, akurat Krzyś zrobił kawę, która jest moja? Ta z lewej. To właśnie myślałam. Najszczęśliwszy na świecie, masz jajeczka. Jajeczka! Jajeczka. Jajeczka! Aha. Są drożdżówki. O, jest dzisiaj keczup też. Mleczko. I soczek. O, ten soczek mama może pić. Dobrze ci dzisiaj spało? Też mam wrażenie, że Mikołaj, gdybyśmy nie jechali, to zasnąłby tutaj. A jak nie, to zaśnie nam dość szybko na rowerze. Zaśniesz na rowerze, Miki? To już nawet mówisz, że się zaśniesz. Nie będę ukrywał, nie, Mikołaj? I taki mamy pyszny sok, słuchajcie, świeżo wyciskany z jabłka i chyba gruszki. Jaki dobry. Wypiłam pół butelki już. Szupa. I chyba wytrąbię całą. My już spakowani, chłopaki ładują się na rower, ale od razu wam tutaj przy okazji powiem, bo jeżeli nie macie swoich rowerów, to tam w HT House są dostępne rowery dla gości, więc możecie i tak jechać sobie na wycieczkę rowerową, biorąc rowery stąd. Mamy tutaj też skutery do wypożyczenia, rowerki wodne, tam jest motorówka nawet. Tutaj jest cały plac zabaw, razem z miejscem na grilla. Jest nawet park dla psów, plac zabaw dla psiaków, więc też super, mnóstwo zabawek. Tutaj ogromna piaskownica, także Mikołaj korzysta ile się da. Właśnie chwilę temu bawił się z kolegą. Co, my aktualnie wyruszamy w drogę i będziemy się bawić. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Trochę się zachmurzyło, ale to w sumie dobrze, bo tak zelżało to słońce i jedzie. Mika? Tak. O, nie odjeżdżaj rowerze. Jedziemy. Z Mikołajem. Pojadę pierwszy z Mikołajem, skoro nie wiem, jak tam jest głęboko. Jedziemy. Jedziemy, no. Oj, oj. O nie! Bardzo głęboko. Ups. Buty mokre. Wiesz co, ja nie wiem, czy go nie przeprowadzę. O, jak to no. Się uda, byłoby lepiej. No, bo nie wiem, jak tam jest głęboko. A śmierdzi ta woda? Super! Dobra, udało nam się przejechać. Pokażę wam buta Krzysia. O losie jedyny. Mówię, że tak głęboko było. Głęboko, no. Musimy kupić dobrze, ci buty. Że nie przewróciłem się na bok z Miku. Tak, no to tyle dobrze. Dobrze, że mimo wszystko wpadłeś tą... Ten jest okej. Okay. Miki cały? Cały. Tak. Uwaga, głęboko dość. Słuchajcie, wędliliśmy trasę dookoła jeziora ponad 30 km. I było super. Sztos. Poza moim wypadkiem w wodzie było ekstra. Tak, a teraz chcieliśmy jechać na rybę, bo wszyscy są głodni. I chcieliśmy jechać do portu w Mielnie. I słuchajcie, nie możemy dojechać do
Próbujemy sobie taką trasę, nie możemy dojechać do deptaka, który widzimy summa summarum, bo za tą wydmą jest ten deptak, a nie mamy tam jak przejść z rowerami. Mój mąż to mnie posyła tutaj po każdej dróżce, a musimy przeprowadzić kawałek rower tutaj i sobie zejść. Mikołaj pójdzie na nogach, ale to jest największy przypał. Jeszcze tam pewnie są schody i nie przejdziemy tymi rowerami. Część miejsc jest zamknięta dla rowerów, czego nie było w tamtym roku. Nie. Dotarliśmy, udało się wejść na deptak. Przyszliśmy połowę drogi, bo Mikołaj stwierdził, że musi rozprostować nóżki po rowerze. No po tych kilometrach to wiadomo. Tak na dobrą sprawę, jeszcze parę dni byśmy tutaj zostali i przejedziemy trasę od morza tymi rowerami. Teraz, jeśli pojedziemy, to na lotnisko mamy 30 km. Oj, to nie wiem, co? Co to da radę? No, to jest za daleko tutaj. Półtorej godziny w jedną stronę na rower. To może być dla niego za dużo. To mi się wydaje. A teraz byliśmy na rybie. Tutaj. Patryka ma? Wow. Chcecie widzieć? To jest taki port tutaj. Zresztą pokazywaliśmy to chyba w tamtym roku. Ryba, dorsz bardzo dobry, ale Krzyś wziął sobie kotlet rybny i sama bułka tarta. Okropny. Zupa rybna też dobra. To tak informuję, żeby ktoś się nie nadział, bo Krzyś w ogóle nie zjadł kotleta. Dobre i akurat w rębie. Tak. Ja zawsze idę w rybę, jak już jestem nad morzem i trafiłam, a Krzyś nie bardzo. No. To co, idziemy na rowery chyba i pójdziemy na plażę u nas może. Też tak myślę, idziemy tak zrobić. Ach, do naszych strzał. Ile zrobiliśmy dotychczas kilometrów? 70 około. 86 mi mówiłeś chwilę temu. Tak? No. No to możliwe. Dobra. Hello, hello. Ładujemy się i jedziemy dalej. Jeszcze w życiu nie miałam na rowerze takiej pozycji. Wiesz? No, pozycję masz świetną. Że ani trochę się nie garbię. A jakbym się miała garbić, to jest mi niewygodnie. A ja mam tendencję do garbienia się. Dlatego tutaj mi jest po prostu petarda. Jedziemy na gofry? No, tak. Te dobre gofry, to może załatwmy gofry. Mikołaj zjadłbyś gofra? Zjadł. Ze wspomaganiem, bez wspomagania. I tak samo można się spocić jak na zwykłym rowerze. A jednocześnie można sobie ułatwić sprawę, gdy już na przykład masz bardzo długą trasę za sobą i jesteś zmęczony, nie? Dla mnie jest super. Znaczy mój rower też jest nieco mniej obciążony, bo Krzyś ma siebie, gdy jest cięższy, i Mikołaja. Dotarliśmy na nasze gofry, które jedliśmy w zeszłym roku i one były smaczne. Tak, były pyszne. To, Mikołaj, zejść. Dobra. A, zapomniałam, mam o nogach. Nie mam Mikołaja. Dzień dobry, w ostatni dzień. Słuchajcie, chciałam nagrać więcej rzeczy, ale walczyłam przez cały ranek z iPhone'em, bo nie miałam zupełnie miejsca, w ogóle katastrofa, cały czas krzyczał, że nie ma się nic gdzie pomieścić i tak dalej. Teraz udało mi się go zrestartować i zwolnić magiczne 85 giga, które było wolne już wcześniej. Ach, długa historia. Czasami iPhone jest super, a czasami są takie mankamenty jego, których po prostu nie rozumiem i mnie strasznie denerwują i za wszystko trzeba tutaj płacić. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić iPhone'a, to sytuacja jest taka, że Krzyś ma na swoim Androidzie CC Cleanera, czyli takie coś, żeby czyścić pliki śmieci, duplikaty i tak dalej. I on ma to za darmo. I ja muszę płacić 129 zł rocznie. Także i tak to odinstaluję, bo na nic mi się to zdało, sama sobie będę swoim CC Cleanerem po prostu. No, a my teraz właśnie już jesteśmy pozbierani, auto zapakowane, Mikołaj jeszcze się ostatni raz bawi. Idziemy zobaczyć morze i jedziemy w trasę. Jedziemy oczywiście na 2 dni, ale zupełnie nie mamy pojęcia, gdzie się zatrzymamy i mamy nadzieję, że będzie to, że pójdzie nam lepiej tym razem niż w tą stronę, nad morze. Także znaczy, zobaczymy, jeszcze to trzeba wziąć. Ostatecznie zatrzymaliśmy, to było super. Tak, 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 tak. Więc ja się jeszcze zastanawiam, czy my tam nie będziemy spać.
I to był spontan, właśnie tam zatrzymanie się, więc stwierdziliśmy, że i tym razem idziemy na spontanie po prostu, a tymczasem idziemy ostatni raz nad morze, spróbujemy spsikać Krzysia na komary tym czymś, zobaczymy, czy będą latały, czy nam się to uda, i ładujemy się do samochodu, jedziemy. Jesteśmy już po śniadaniu, śniadanie było pyszne, mieliśmy cudowne ciacho, takie dobre, jakiś jabłecznik na jogurtowym spodzie pycha. No ale to tyle. I mnóstwo innych dobrych rzeczy, ale jakoś zapadł mi w pamięć. Także bardzo dziękujemy za ugoszczenie nas HT House'owi. Dokładna nazwa HT House Boats and Herbals, bo są też takie domki. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Było jak zawsze cudownie i na maksa naładowaliśmy baterie. I tak jak też już idę, tak jak też pisaliście mi na Instagramie, że tak jak tu wypoczywacie, to nigdzie indziej. I zgadzam się z tym w 100%. Chwila grozy. Zobaczymy, czy znowu mnie wszystko obsiądzie, czy nie. Zobaczymy, czy są komary, bo tutaj nie było. Były przed samym wejściem, także zobaczymy. Z zębami komary. Tak cię gryzą? Obsikaj komary. Dobra, spsikam na was zaraz. Dzisiaj nie ma. A może żeśmy tak zezarci przez te komary, że nas nie tykają, bo już nadjedzonego się nie dotyka. Bo wczoraj wyszliśmy z domku wieczorem na chwilę, otwarliśmy drzwi i wleciał nam jakiś jeden albo stado komarów. Jesteśmy tak zgryzieni, że nie macie pojęcia. A w ogóle go nie widziałam, nie słyszałam, bo bym go utupła. Mamy przystanek, mamy dziurę, chociaż chwilę temu była ogromniasta dziura, gdzie było widać warstwy po prostu, jak leży piasek, jakiś tam warstwa kamieni nawet była. Mogłam nagrać, jak będziemy wracać, tak mi się przypomni. Także mamy jeszcze ostatni moment na pomoczenie nóg w piasku i trasa przed nami jakieś 4-5 godzin, nie? No tak planujemy, zobaczymy, czy nie krócej, czy dłużej. Zobaczymy, jak pójdzie. Cześć. My już w samochodzie, w trasie, nie wiem, jedziemy trzecią godzinę około. Krzyś wybrał taką trasę widokową, że zwiedzamy wszystkie miejscowości na trasie Morze Góry. Jesteśmy teraz koło Koronowa. Tak. Mamy 40 km do Bydgoszczy, tylko nie wiem, w którą stronę. Tak pisało na znaku. Teraz to się zmieniło, że człowiek jedzie na tym GPS-ie, kiedyś na mapach i bardziej wiedział, w którym miejscu się znajduje, a teraz ufamy temu GPS-owi. Trochę inaczej to wygląda. Nie wiem, czy u was tak, a może ktoś jeździ na mapie. Jestem bardzo ciekawa, to możecie się podzielić. Gdzie kupić, nie? Czy są jeszcze na stacjach bez nowej mapy? Jak ci się rozładuje telefon? Słuchajcie, jakie jajca. Narzekaliśmy na tą drogę, ale od, nie wiem, kochanie, 7 lat, 10 lat myślimy cały czas o jednej takim zajeździe karczmie, w której jedliśmy tak cudowną zupę borowikową, że to się w pale nie mieści. Przejeżdżamy i my tylko tak na siebie patrzyliśmy, to jest to miejsce. I zaraz sobie je zapiszę. Jesteśmy w wielkiej nieszafce i od 10 lat szukaliśmy tej restauracji. Niewiarygodne znaleźliśmy i zawróciliśmy. Idziemy na zupę borowikową. Ciekawe, czy to ten sam smak sprzed 10 lat, no, chociaż nie jest ciekawe. Sezon. Nie jest sezon, teraz może nie być. Nie wiem, może się będą mieli mrożone. Za cierpicami zaraz. Zobaczymy, czy jest tak dobre, jak zapamiętaliśmy. Tak, to był ten wjazd, nic się tu nie zmieniło, Misiek. Na którymś starym vlogu było to. O, szybciej. O, Jezus, dzięki. O, przepraszam. O tak. Nie wiem, czy ten vlog poszedł po prostu. On mógł nie pójść, bo to było zanim nagrywaliśmy na YouTube'a. Nagrywaliśmy sobie filmy dla swojej pamięci. Tak. Być może gdzieś ta tam ma. Idziemy, jest! Tak jest! Ja mam wrażenie, że nawet choinki niespecjalnie urosły. Kochanie, jesteśmy w 10 lat jej szukaliśmy. Co, jechaliśmy nad morze? Już wychodzimy. 10 lat jej szukaliśmy. Dotarliśmy. O Boże, niewiarygodne. Tara! O Jezus Maria, ale przyjechało. Kochanie, pokażę jeszcze raz, jakie mieliśmy spojrzenie na siebie.
Czy to jest to miejsce? Tak. No to jest chyba to. Na stówę to jest to. Tak. Cię załamie, jak nie będzie borowikowej, ja ci mówię. Jajcyska, czy tu jest pod... Może mają menu, to ja sobie zapiszę. Sobie zachowam. Kumacie to? Mieliście taką sytuację, że szukaliście jakiejś restauracji przez 10 lat. I kumacie, że myśmy przez 10 lat o niej mówili. Zawsze jak jedziemy nad morze, prawda? To mówimy o tej zupie. Za każdym razem. I to jest jedyne takie miejsce, z którym tak mamy, nie? Także mam nadzieję, że nas nie zawiedzie i będzie równie pysznie, jak było wtedy. No. Zobaczymy. Słuchajcie, dostaliśmy zupę i pachnie identycznie jak wtedy. Mhm. Pachnie tak samo. Testuj smak. Mój widelec. Zaraz ty dostaniesz też. I mój widelec. Dobra. Taka jak wtedy? Wtedy był ten chlebek taki. Wiedziałam. To jest obłęd. Obłęd. Zjedzone, jedziemy dalej. Było pysznie, mi bardzo smakowało, Krzyś. Mi szaszłyk bardzo smakował, zupka też mi smakowała, chociaż dla mnie lepsza była w tym garczku z chlebem. Tak, mi smakowało absolutnie wszystko, Mikołajowi też, nawet zjadł Mikołaj surówkę, więc wow, naprawdę duże wow. I na pewno, jeżeli będziemy tutaj przejeżdżać jeszcze kiedyś, to zatrzymamy się. Chociaż mogliby, te, jak Krzyś powiedział, wypiekać te chlebki sami. No tak. Tak, bo my też wypiekamy, potrafimy to zrobić, to nie jest dużo roboty, a byłoby super, nie? Tylko może w takiej restauracji tych chlebków naprawdę trzeba wypiec w cholerę. No, może tak. Wiesz, no, może to jest... Nie wiem, ile otologii trzeba w ciągu dnia. No. Więc, ale bułki były takie jakby z grilla, na gorąco było czuć tym ogniskiem. Tak, fajnie, żeby podpieczone. Pycha by to było. Bardzo smakowało mi i nie zawiodłam się, bo wiecie jak to czasami jest. Mamy wyobrażenie jakiegoś miejsca, w którym długo, długo nie byliśmy i potem te wyobrażenia styka się ponownie z rzeczywistością i jednak te wyobrażenia były wyższe niż to, co dostaliśmy. Natomiast tutaj moje wyobrażenia były w 100% takie same jak rzeczywistość. Jedziemy do Domeka. Jedziemy do Domeka! Jedziemy do Domeka! Jedziemy do Domeka! Jedziemy!